Cześć, witam Was serdecznie, ja jestem Lajton44, a to moja retrograciarnia. Dzisiaj temat związany z tym oto pudełeczkiem, czyli słuchawkami firmy Audiotechnika. I To są słuchaweczki ATH-M20XBT, czyli są to właśnie słuchawki Bluetooth, które dla mnie mają posłużyć właśnie jako element do słuchania muzyki z tego tutaj Gramofonu. Audiotechnika robi różnego rodzaju schawki, od tanich po drogie. Te są raczej te tańsze. No, nie raczej, tak na pewno to są to, są te z tych tańszych. Natomiast mają bardzo dobre, słuchajcie, opinie. Dużo ludzi twierdzi, że stosunek jakości do ceny jest po prostu rewelacyjny. A nawet porównuje różnego rodzaju inne schawki w podobnych, a nawet wyższych cenach, które ten dźwięk mają jednak. Gorszy niż te oto tutaj, właśnie prezentowane słuchaweczki. No dobrze, otwórz mi, jak, jak co tam się znajduje w środku, jak one wyglądają. A wyglądają one. O tak, pudełeczko może weźmiemy na bok. No i tak ładnie zapakowane, jak widzicie, nie ma tu zbyt dużo rzeczy. Niepotrzebnych, że tak się wyrażę. Aha, i to całość mogę sobie wyjąć. Dobra. I jeszcze to. I na razie to odłożę, żeby Wam poopowiadać troszeczkę, co to jest. Dobra. Czyli mamy tak. Nasz zestaw oraz folię z przewodami i jakimiś kartyczkami. Zacznijmy może od tego. Ładowanie to jest standardowe USB 3.0. Także nie powinno być problemu. Czas ładowania pełnego ładowania to jest 4 godziny. Natomiast słuchać można do 60 godzin. Także naprawdę bardzo długi czas słuchania. Tutaj mamy zwykły kabelek audio, czyli nie tylko Bluetooth, ale możemy też podłączyć no, w sposób kablowy. Drugi przewodnik to jest właśnie przewodzik USB. Jak widzicie 3.0, czyli właśnie do ładowania. No i tu mamy jakąś tam instrukcję, instrukcja nas za bardzo nie interesuje, odkładamy ją do kartonika. Skupmy się teraz tutaj na tym. No, tak to jest zapakowane. Lewe i prawe ucho, że tak powiem, w woreczkach. I tak się prezentują słuchawki. Tutaj mamy przewodzik, z drugiej strony też. Wszystko jest na metalowym pałąku, Kręci się, jak widzicie, w lewo, w prawo. No, musimy uwierzyć, czy może jeszcze nie mi, ale no z tego co ja czytałem, że bardzo dobrze wytumiają dźwięk. Zaraz je przetestuję i się dowiemy. Ale co my tutaj mamy? Lewe, prawe, gdzie tu jest napisane, które jest lewe, które jest prawe. Gdzieś powinno być napisane, nie? Ale na razie nie widzę. Tutaj jest lewe, mamy literkę L, a tutaj mamy literkę R. Dobrze, czyli tak, co tutaj mamy? Po stronie prawej nie mamy nic, jest to po prostu zwykła schawka, nic więcej, natomiast po lewej stronie mamy przycisk głośności plus minus, mamy gniazdo, audio i gniazdo do ładowania USB. Mamy też tu słuchacie mikrofon wbudowany, ponieważ możemy prowadzić rozmowy. Czyli możemy wykorzystać je jako, yy, jako urządzenie głośno yy, mówiące, nie ja wiem, no, do prowadzenia rozmów telefonicznych po prostu, może w ten sposób. O. No i dobrze, może tak. Wyłączę tutaj to. Tak. I teraz po włączeniu. Po włączeniu powinna mi się pojawić tutaj możliwość parowania. I teraz właśnie mam parowanie, a ja w międzyczasie przyciskam tu i sprawdzam, co tu się dzieje. Zostało połączone. Widzę to. Tutaj słyszałem też dźwięk, który był mówiony. No i teraz spróbuję włączyć muzykę, i zaraz Wam powiem, czy cokolwiek słychać. No jak na razie nie. Na razie słyszę, na razie słyszę normalnie z wyłączę O, 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 o. o. Jest słuchajcie, dźwięk jest słyszalny. Czyli słychać normalnie yy, przez słuchawki, jak i z głośników, ale powiem tak: bardzo przyjemnie leżą na głowie. Całe, całe uszy, słuchajcie, są zasłonięte, bardzo wygodne. Nie czuć wagi, leciutkie są. No i grają naprawdę, jak dla mnie, ładnie. Ja nie jestem, już to mówiłem wcześniej, nie jestem jakimś tam malomanem. Mój słuch jest jaki jest. Bardzo fajnie słychać basy, ale nie są jakieś nie wiadomo jak mocne. No i, słuchajcie, mój wertek jest taki, że że słyszę wszystko. Na pewno nie słyszę gorzej niż yy, po kablu z głośników, a to znaczy, że jest dobrze. Naprawdę bardzo ładnie grają. Okej. Okay. No dobrze, moi drodzy, czyli tak wyglądają te słuchaweczki. Bardzo lekkie są, naprawdę wyjątkowo lekkie, także na głowie nie, nie, no nie czuć za bardzo ich. Mam teraz inne słuchawki, które używam na co dzień są zdecydowanie cięższe, chociaż też są takie wielkości. No te są leciutkie w porównaniu tamtych, naprawdę. Naprawdę leciutkie. No dobra, słuchajcie, podsumowując, mamy tak: no oczywiście słuchawki, przewód audio, przewód zasilania. I właściwie to wszystko, co nam potrzeba. Bardzo łatwo się paruje. Wystarczy przycisnąć tylko i wyłącznie środkowy przycisk, poczekać chwilkę. Są komendy głosowe w języku angielskim. Świeci też dioda. Teraz też ją widzimy tutaj. O, nie jest to naprawdę trudne. Bardzo łatwo było połączyć. Zajął mi tak, widzieliście dosłownie kilka kliknięć, chwileczkę. I już można się delektować pięknym dźwiękiem. Ok, na dzisiaj byłoby to wszystko. Dzięki bardzo za oglądanie, zapraszam na moje poprzednie i kolejne filmy. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć!